Cześć, 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 siemanko, z tej strony Steve'cio, a to jest pierwszy odcinek z Twierdzy Krzyżowiec. Chciałem zrobić kampanię i zaczynamy pierwszą mapkę, misję, przybycie. I oczywiście, jeśli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę, a jeśli jesteście nowi na kanale, zostawcie subskrypcję z dzwonem, a my sobie zaczynamy. Będę wam pokazywał też tutaj różne tutaj triki, które będzie można wykorzystać, żeby szybko, załóżmy sobie, żarcie nabić. I zaczniemy właśnie od tego. Też wam pokażę, jak szybko tą misję po to później przejść. Jeśli oczywiście nie zapomnę. Najpierw sobie wybudujemy domki. Tutaj z tyłu drwale. Dobra. Teraz sobie bierzemy. Mamy domki, drwale i w ogóle. Bierzemy sobie sad jabłoni. Wiemy cyk. Stawiamy te sady jabłoni sobie. Na razie trzy możemy postawić. Teraz bierzemy. Naciskamy na to. Dajemy pauzę. Usypiamy. Wznawiamy. Jak widzicie? Tutaj. Kolejni się zaraz powinni tworzyć. O, widzicie? I kolejni idą tego. Cyk. I kolejni znowu idą. O tych samych sadów. I teraz jest czterech, trzech pracowników na jeden obiekt i będziemy o wiele szybciej zdobywać jedzenie. Dobra, to teraz jaką armię to możemy robić? Myślę, że wykorzystamy tutaj najemników w tej misji. Chociaż łucznicy ci podstawowi są o wiele lepsi i tańsi, jeżeli tak samo skuteczni są, ale tańsi są za 5 złota. Ale myślę, że sobie poradzimy. Taktycznie sobie damy tutaj wieżyczkę. Tyk. Łucznicy idą na wieżyczkę. To oczywiście dajemy płonące strzały i na zarobek ciśniemy sobie żelazo. Zobaczymy, jak tam nasz wróg się tutaj buduje. Jeszcze on nic nie ma, więc na upartego możemy spróbować go zaatakować. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. No to idziemy na niego. Może akurat się uda tak szybko zrobić tę mapkę, misję. Ale oni muszą naokoło iść. Dobra, niech idą. Gierkę sobie oczywiście troszeczkę na maksa przyspieszymy. Tylko nawet nie będę montował, po prostu wrzucę taki odcinek surowy. Ale myślę, że w ten sposób damy radę go pokonać. Było 5 minut odcinka, więc teraz drugą misję sobie walniemy. Widzicie, i tu mamy dużo rełka już. Wiem, wiem. Myślę, że damy radę. Taką armię go rozwalić. Albo inne. Nie było matyzacyjnych kamieniarzy. Tych kamieniarzy było trzeba najpierw rozpiździeć. Rozwalić w piździet. Widzicie, już możemy sobie jabłuszka sprzedawać. Te oni nas atakują, ale nasi łucznicy chyba dadzą radę. Na wszelkie wsio. Tutaj dowolimy jeszcze więcej łuczników. Atakować wszystko, co się rusza. Ej, 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 jak oni tutaj tędy na nas przeszli. I tutaj trzeba jeszcze zrobić kuźwa wieżyczkę. Lepiej byłem postawić gdzieś tutaj, ale tam się nie da. Więc tutaj zwalniamy wieżyczkę. Wiem, że te schody buduję byle jak. Ale, bo będzie gitar. Uwierzcie mi, jestem profesjonalistą. O, co tutaj się dzieje? Aha, atakujemy po prostu jego tych. A,
bo on tutaj nam budował sobie tego kamieniołom. No my już możemy sobie więcej tej żelaza walnąć. Nie można tutaj tego zbudować, panie. Stan skarbca. Troszeczkę podatki podwyższymy, a też damy im żarła, bo to żarła mamy w piździet jeszcze trochę. Jeszcze troszeczkę tutaj. Gra została pracowników damy. Gra zatrzymana. Praca została w obiekt aktualnie funkcjonuje, mój panie. Myślę, że po dwóch. I powinien być gicior. No to najwyraźniej zaatakował już i w ogóle. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Sprzedamy sobie to, sprzedamy to. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Sprzedamy sobie także troszeczkę jabłuszek. Już mamy 1300, tylko ci kosztują 80. Tańsi są ci precarze. Aż mnie tyle było trzeba zrobić, porządną taką 10 typa. Potrzeba złota. Ten tej muru niezbyt robi, bo nie ma kamienia. Chyba no. Kamień od nas pozyskuje, więc... Od nas w sensie próbuje u nas pozyskać kamienia. Ale nie daje rady. To jest plus dla nas, bo będzie nam łatwiej o wiele kłuć właśnie niego przebić. Wszystkimi falami będziemy go atakować. Raz kolejny. Zapasy złota są zbyt szczupłe. Wiem. Zapasy złota są zbyt szczupłe. Teraz tak, wszyscy łucznicy. Chociaż wy dacie radę ich tutaj zestrzelić. A tak, o tak strzelajcie. Czerwone niebo zbliża się do fortecy. Zbliża się. No i pytanie, czy damy radę? Powinniśmy dać radę. Wiadomość od sułtana. Staw wysypa w oazie sułtana. O. Atakować tych. O, aż do niego wbijamy. I czy będzie po nim? Końcówka moich żołnierzy. Dobra. Zajęliśmy go. Pewnie całe 8 minut. Czyli 5 nawet, bo tam jeszcze początek był odcinka. Zwycięstwo! Dobra, więc taki odcinek jeszcze już wrzucę. Zobaczymy, czy wam się spodoba. Jeśli tak, zostawiacie łapeczka, subik, te sprawy i komentarz, jaki tam chcecie. Myślę, że się przyjmie do serii i będziemy to kontynuować. Wyjdzie też mam szlak krzyżowca. Tutaj mamy tę pierwszą edycję, a tu mamy tę odnowioną. Tutaj pierwszym jest ten Emir Omar. Teraz skończymy tę pierwszą kampanię, a zaczniemy tę drugą robić. Więc zapowiada się długa seria. Więc na razie cześć i pa pa. Do następnego odcineczka, mam nadzieję. Więc bajo.